Mam w ręku książkę szczególną, której autorem jest Milenko Jergowicz. Bośniak o chorwackim pochodzeniu, mieszkający w Zagrzebiu i bardzo utożsamiającym się z Dalmacją. Książka ma tytuł Wilimowski. Jest nadzwyczaj mądrą, piękną opowieścią o pograniczu, bynajmniej nie o piłkarzu, legendarnym piłkarzu ruchu Wielkie Hajduki. W 22 meczach, które rozegrał Wilimowski w reprezentacji Polski, strzelił 21 bramek. W 86 meczach, jakie zagrał w ruchu, strzelił 112 bramek. Był nawet taki mecz, w którym strzelił 10 bramek. Do legendy przeszedł z różnych powodów. Jego dramatyczna biografia stała się okazją do opowieści o tożsamości, o zawiłych losach ziem pogranicznych. Ziem, które Mircea Eliade nazwał centrum świata, które rozumiał właśnie on, Eliade, a także Günter Grass, Krzysztof Czyżewski, Milenko Jergowicz. Ziemia ludzi o różnych tożsamościach, o różnych meandrach życia. Oto książka, której bohaterem jest fizyk, krakowski profesor Tomasz Mieroszewski, zabierający swojego chorego na gruźlicę kości syna Dawida do Dalmacji na wakacje, by chłopak, śmiertelnie chory, odpoczął. Jest 5 czerwca 1938 roku. Dzięki postawionej przez profesora Mieroszewskiego antenie, chłopak z ojcem i najbliższym otoczeniem mogą wysłuchać relacji radiowej z meczu odbywającego się na Mundialu we Francji. Meczu między Polską a Brazylią. Polacy ten mecz przegrają 5-6 po dogrywce. 4 bramki Brazylijczykom strzeli Wilimowski. Na Mundialu więcej niż 4 bramki jednej drużynie w jednym meczu, bo 5 strzeli dopiero w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych Oleg Salenka, reprezentant Ukrainy w meczu z Kamerunem. Ale do dzisiaj nikt, żaden piłkarz, nie strzelił w jednym mundialowym meczu Brazylijczykom 4 bramki. Tylko Essi. Zaczęło się od faulu na Wilimowskim, który wykorzystał Fritz Scherfke, poznaniak, który później, w czasie wojny, o tym Jergowicz wspomina, był kierowcą gestapo. Dzięki temu ocalił wielu Polaków. Strzelił pierwszego dla Polski gola z karnego. Następne 4, jak wspomniałem, był dziełem Wilimowskiego. Ta książka nie jest o Wilimowskim, ale jest o tych ludziach, którzy tworzyli wówczas polską reprezentację na 15 zawodników. Połowa była ze Śląska. 4 z ruchu Wielkiej Hajduki. Ich nazwiska zdumiewają swoim niepolskim brzmieniem. Ich tożsamość jest złożoną i trudną, czasami
dla ludzi z zewnątrz do zrozumienia rzeczywistością. Oto Górnoślązacy, którzy mniej czują się Niemcami czy Polakami, ale na pewno są Górnoślązakami. Wilimowski, książka Milienki Jergowicza, przetłumaczona przez Magdalenę Petryńską, to opowieść o środkowej Europie. To opowieść o różnorodności. To opowieść o poszukiwaniu tożsamości. To przypomnienie biografii ludzi, którzy jak Wilimowski musieli płacić cenę za nie własne błędy, grzechy, przewinienia. To przypomnienie jednego z najważniejszych meczów w historii polskiej piłki nożnej. To przypomnienie, że jest ona również skarbnicą wiedzy o człowieku umiejscowionym w świecie czasami tak bardzo skomplikowanych relacji, że w świecie tym zagubionym. Ale to przede wszystkim historia przypominająca, że historia ruchu Chorzów, ruchu Wielkiej Hajduki wcześniej, wpisuje się w wielką historię świata. Historię wspaniałych biografii, wielkich dramatów i niezapomnianych chwil. I wciąż inspirująca, wciąż pobudzająca do myślenia i wciąż przypominająca, jak wiele mamy do zrobienia w drodze do samych siebie, by obcy stało się najpierw tylko innym, a potem kimś, w oczach którego przeglądając się, odnajdujemy samego siebie, będąc z tym drugim serdecznym.